przebieg napięcia w przetwornicy, która jest fabrycznie zainstalowana w samochodzie. Jaki jest? Zaraz to sprawdzimy. Żeby nie było. Jest to samochód, jest kierownica. Przetwornica, mocno, 150 W, nie jest to dużo, ale do podstawowych jakiś tam ładowarek z pewnością wystarczy. A przebieg napięcia w tej przetwornicy to... modyfikowany sinus. Jakieś takie drobne zniekształcenia mogą być powodowane, że jest to podłączone przez transformator.